Niepełnosprawny przetrwał w morzu ponad dobę po uderzeniu tsunami Tonga. 57-letni mężczyzna przetrwał 27 godzin w morzu podczas tsunami. 57-letni Folał, mieszkaniec królestwa Tonga, przetrwał 27 godzin na morzu po tym, jak niszczycielskie tsunami uderzyło w sobotę w archipelag, zalewając między innymi jego wyspę Atata. Opowiedział mediom że poszedł pod wodę dziewięć razy, aż udało mu się uczepić kłody i znalazł się w bezpiecznym miejscu. Gdy wspiął się na drzewo, uciekając przed pierwszą falą, spadł i porwała go kolejna wielka fala. Słyszałem, jak mój syn mnie woła z lądu, ale nie chciałem się odzywać, bo bałem się, że popłynie, aby mnie szukać, powiedział. Kiedy byłem w wodzie pomyślałem, że tylko moje ramiona ledwo trzymają mnie na powierzchni, ale za dziewiątym razem, gdy byłem pod wodą, udało mi się złapać kłodę i na niej się utrzymałem, powiedział agencji Reutersa. Folau jest niepełnosprawny i ma kłopoty z chodzeniem. Powoli udało mu się przepłynąć 7,5 km do Tongatapu, głównej wyspy archipelagu. Po 27 godzinach w niedzielę wieczorem dotarł do jej brzegu. W wyspy Tonga uderzyła silna 2-metrowa fala, będąca następstwem sobotniej erupcji podwodnego wulkanu Hunga Tonga na południowym Pacyfiku. Zginęły łącznie trzy osoby. Archipelag Tonga znajduje się w tak tzw. Pierścieniu Ognia, czyli w otaczającej ocean spokojny strefie ciągłych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.